No, hej, hej, dzień dobry. Po tytule już wiecie, o czym będzie mowa i no właśnie, słuchajcie, po 7 miesiącach stanęłam na wagę. Stanęłam z dwóch powodów. Po pierwsze, czuję, że przytyłam. Czuję to też po ubraniach, które wcześniej były luźne, w tej chwili zrobiły się bardziej dopasowane. No, ale też mam tutaj takie problemy z układem pokarmowym. Za miesiąc mam wizytę u gastrologa i wiem, że gastrolog na pewno o to zapyta, czyli czy pani schudła na przykład, więc chcę też sprawdzić, żeby to moje ewentualne chudnięcie i moja ewentualna waga była pod kontrolą. Prawdopodobnie mam po prostu wznowę przewlekłego zapalenia żołądka i refluks mi się uaktywnił. Jak to często na wiosnę bywa, no rzadko jest tak mocno taki nawrót jak u mnie w tej chwili. No ale wiecie, to też trzeba tak troszeczkę na zimne dmuchać i chudnięcie nadmierne może być też takim niepokojącym sygnałem. Mam nadzieję, że u mnie tak nie będzie. Zawsze jak sobie zadaję pytanie, czyli zanim zaczynam się tutaj z moją wagą coś dalej robić, to zadaję sobie takie pytanie, dlaczego przytyłam, czyli jaki jest z tego powód. I tutaj w moim przypadku jest to bardzo prosta odpowiedź. Kto mnie ogląda, to wie, że przytrafiła mi się rwa kulszowa, która mnie trzymała ponad 2 miesiące. Od połowy stycznia do połowy marca praktycznie nie wychodziłam z domu, wychodziłam faktycznie na krótkie dystanse. Z tych 8 tygodni, 5 tygodni przeleżałam całkowicie w łóżku. Byłam w stanie tylko przejść do łazienki kilka kroków, ewentualnie wypuścić się na wycieczkę do kuchni 2-3 razy najwyżej w ciągu dnia. I to było dla mnie faktycznie takie, myślę, trudne. Dlatego podziałało to na mnie źle, że ja jestem osobą, która rusza się może nie dużo, ale systematycznie. Czyli zawsze staram się te minimum 10 tysięcy kroków, czy te 6 kilometrów mniej więcej na dworze codziennie przejść, no a tam nagle przestałam chodzić. Takie 6-7 kilometrów marszu zabiera nam około 500 kalorii, czyli łatwo policzyć, skoro jak zyskujemy dodatkowo 6 tysięcy kalorii, tyjemy o kilogram, no to już samo to nieruszanie się mogło spowodować u mnie znaczne tutaj zwiększenie wagi. Poza tym też, kiedy leżałam, nie miałam apetytu. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo ja nie miałam apetytu, a przytyłam. No więc słuchajcie, czasami mi ten apetyt się pojawiał i wtedy wręcz nawet cieszyłam się, że coś mi smakuje, myślę, zdrowieje, to mi jest potrzebne. Tyle tylko, że ja miałam apetyt na przykład na świeżą bułeczkę z kruszonką i z masłem posmarowaną, na pierożki, które też przy okazji jeszcze gdzieś tam mąż z synem kupowali, odgrzewali. No też ja nie byłam w stanie gotować sobie sama obiadów. Ja jem często coś innego jak moje chłopaki, oni jedzą mięso. Ja od 8 lat nie mogę jeść mięsa i go nie jem. Zresztą nie brakuje mi go absolutnie. Także ten czas spowodował u mnie właśnie to, że te dodatkowe kilogramy do mnie przyszły. Na początek jeszcze ile tych dodatkowych kilogramów jest, bo też tak myślę, że warto by było, żebym od tego wyszła. Przytyłam równo 4,5 kilo. Myślę, że tak sobie możemy to zaokrąglić do 5. 5 to taka okrąglutka liczba, także wiem, że muszę w tej chwili minimum te 5 kg zrzucić. I jeszcze dodatkowo, żeby było tego mało, ujawniło mi się, że mam insulinooporność. To było dosłownie w ostatnich tygodniach, a ja mam poziom glukozy dobry, insuliny dobry, natomiast ten taki proporcja, no to mówię o tym, że to jest początek, sam początek insulinooporności, czyli taki czas, kiedy bez problemu powinnam poradzić sobie za pomocą diety i zrzucenia kilku kilogramów, no bo kilogramy to nie jest tylko kwestia estetyki, ale też zdrowia, dlatego że w tkance tłuszczowej zachodzą pewne tutaj takie procesy, które też wpływają na cały organizm. Także dla mojego zdrowia te 4,5-5 kilo, może troszeczkę więcej, bardzo chciałabym zrzucić. I teraz tak, ja przypuszczam, że w tym momencie gdzieś tam część osób już mi chce napisać, że jaka dieta jest najlepsza. Wiecie tak, ja wiem jedną rzecz, że dla każdego z nas najlepsza jest taka dieta, która nam służy, na której my zrzucamy kilogramy,
ale która także przyczynia się do poprawy naszego zdrowia. Ja wiem, że są takie okresy, kiedy bardzo popularne są różnego rodzaju diety. I ja też podchodzę do tego tak bardzo spokojnie, sceptycznie. Czasami nawet są tutaj różne spory wyznawców różnych diet między sobą. Ja wiem jedno, że lata mijają i te diety tak przypływają, modne diety i odpływają, a tak naprawdę przez całe lata, przez całe dziesiątki lat mówi się o tym, że najzdrowszą dietą, rozumianą jako sposób odżywiania, jest dieta, która w tej chwili nazywa się DASH, ale my ją też znamy pod nazwą diety śródziemnomorskiej. Jeżeli chcecie wiedzieć coś o tej diecie, to ja Wam podlinkuję taki zbiorczy, prosty artykuł, gdzie można, prosty w sensie krótki, artykuł, gdzie można najważniejsze sprawy sobie o tej diecie poczytać. I to jest dieta, która wpływa na naszą sylwetkę i to jest dieta, która wpływa także na nasze zdrowie. Na tej diecie staram się być całe życie, oprócz takich momentów, jak te ostatnie moje miesiące, I to już naprawdę widać. I na tej diecie DASH kilka lat temu, 3 lata temu chyba, troszkę może więcej, bez żadnego problemu schudłam 9 kilo i z tych 9 kilo na 4,5 kilo mi teraz przybyły, ale pozostałe kilogramy albo cały czas jakby trzymałam się tutaj też w normie właśnie tak jedząc. Dla osób, które wcześniej nie widziały moich filmików, tych takich dietowych, to na końcu dam też takie przekierowanie na te filmiki, na całą playlistę, ale jeżeli jakby nie wyjdziecie na to z różnych powodów, to jeżeli wejdziecie na stronę główną mojego kanału, tam są playlisty i tam są diety i tam będą dokładnie wszystkie informacje, które moim zdaniem są cały czas aktualne i z których ja przy tym moim odchudzaniu mam zamiar korzystać. Czyli generalnie mówiąc, ja mam zamiar jeść mniej kalorycznie, jeść ilościowo też niekoniecznie, ale mniej kalorycznie i staram się również jeść tak, żeby pogodzić tutaj dwie diety, które ja muszę stosować ze względów zdrowotnych w tej chwili. Te diety pozornie są nie do pogodzenia, ponieważ z jednej strony ja muszę stosować dietę na tę insulinooporność, a z drugiej strony muszę stosować dietę na refluks. I to są diety, które się naprawdę, słuchajcie, wykluczają. Tam jest na przykład tak, przy insulinooporności surowe owoce, warzywa najlepiej, przede wszystkim warzywa, owoców mało. Przy refluksie warzywa najlepiej gotowane. Przy insulinooporności produkty pełnoziarniste. Przy refluksie produkty z białej mąki. Przy insulinooporności trzeba jeść tak, żeby pokarm jak najdłużej był w żołądku. Przy refluksie, żeby jak najszybciej opuścił ten żołądek. Także mam, słuchajcie, tutaj zagwozdkę, ale myślę, że staram się tutaj wypracować taki złoty środek, żeby troszeczkę pomogło mi to przy okazji na insulinooporność, a po drugie pomogło mi też na refluks. Insulinooporność oprócz tego, że daje nam jednak utrudnienia w zrzucaniu kilogramów, łatwiej tyjemy, wolniej chudniemy, co też biorę pod uwagę, planując jak ta moja dieta będzie wyglądała, to jeszcze robi nam to, że ten tłuszcz odkłada się najczęściej tutaj w części brzucha. I to jest też takie dla mnie mało komfortowe, bo ja czuję, że teraz po tym przetyciu przede wszystkim urósł mi brzuch. Ja zawsze tyłam w biodrach, udach, a tutaj coś się niefajnego dzieje na brzuchu. Jedyny sposób, żeby sobie z tym poradzić, to po prostu odpowiednią dietę stosować. Natomiast mam taki punkt też styczny i jeżeli chodzi o w ogóle dietę odchudzającą i dietę przy insulinooporności i dietę przy refluksie, mianowicie wszystkie one uwielbiają ruch. Czyli ruch to jest coś, co możemy dołączyć do tych diet i odpowiednio prowadzony ruch pozwoli nam dobrze przez ten czas przejść, bo też podczas takiej aktywności fizycznej wydzielają się endorfiny, czujemy się po prostu lepiej. Wiele z Was tutaj zauważa, pisze mi tutaj, czy w wiadomościach na Facebooku, że widzi, że jestem w dobrej formie w tej chwili psychicznej. Słuchajcie, ja zaczęłam się ruszać, zaczęłam systematycznie właśnie w tej chwili chodzić. Staram się codziennie między 10, 12, 15 tysięcy kroków zrobić na zewnątrz i to mi naprawdę bardzo dużo daje. Przy okazji jeszcze obniżyło mi się ciśnienie, nadciśnienie. Mam nadzieję również, że po tej diecie będę mogła przy kontroli lekarza, pod kontrolą lekarza odstawić leki na nadciśnienie. Ja mam takie na razie minimalną dawkę, ale mam. I także
To jest to. Ja zawsze łączyłam i w ogóle łączę w życiu dietę z ruchem, tak żeby chudnąć dobrze i chudnąć zdrowo. Jeśli chodzi o to, jaki ten ma być ruch, to jak zawsze, to ma być to, co lubicie robić. Więcej o tym opowiadam w tych filmikach, które są w playliście. Dla mnie najbardziej bezpieczną formą ruchu są marsze, czyli ja chodzę dość szybko, także w ciągu godziny przechodzę 6-7 km i dla mnie to jest świetna sprawa. Chcę uruchomić w tej chwili kijki, czyli też Nordic Walking do tego dołączyć i bardzo chciałabym też jeździć systematycznie na rowerze. Ja mam rower, ale mam taki grat, który jest strasznie ciężki, który mi się bardzo źle jeździ, także myślę, że tutaj jako prezent na moje niedługie 53. urodziny sobie zażyczę właśnie rower. Także to będzie to, co będę robiła, bo ja to po prostu lubię robić. Sprawia mi to ogromną przyjemność, a jednocześnie taki wysiłek fizyczny, który trwa dłużej w czasie, on jest wysiłkiem, dzięki któremu też po prostu zrzucamy łatwiej zbędne kilogramy. Jeśli chodzi o dietę, chcę ją tak sobie ustawić, żebym straciła od pół do 1 kilograma tygodniowo, czyli innymi słowy, żeby na miesiąc ubyło mi między 2 a 4 kg, na pewno nie więcej. Ja wiem, że u mnie taka dieta jest niezdrowa, jeżeli chudnę więcej i ta dieta często też jest dla mnie taką dietą, która mi nie pasuje jakby na dłużej, a chodzi mi o to, żebym znowu mogła powrócić do takiego mojego stylu życia. Właśnie diety rozumiane jako styl życia, a nie jako jednorazowa jakaś tam akcja odchudzająca. Oczywiście, jeżeli jesteście, ważycie więcej niż ja, to prawdopodobnie te kilogramy będą Wam na początku szczególnie schodziły szybciej, bo to jest taka zasada. Jeżeli ważycie mniej niż ja, startujecie z niższej wagi, może być też tak, że te kilogramy będą Wam schodziły z kolei troszeczkę wolniej, także na początku. Także nie ma tutaj takiego sposobu. Teraz tak, co mam zamiar jeść, czego mam zamiar nie jeść? Oprócz tego, że muszę tutaj zachować równowagę między dietą na insulinooporność i dietą na refluks i na zapalenie przewlekłego żołądka, przede wszystkim najważniejsza rzecz dla mnie to jest całkowite odstawienie wszelkich słodyczy, w tym także mam na myśli na przykład suszone owoce. Wszystko to, co jest słodkie, co zawiera cukier, co zawiera fruktozę. I tutaj to jest bardzo ważne z kilku powodów. Nie tylko dlatego, że słodycze są kaloryczne, bo my to sobie możemy jakoś tam wkomponować w tę dietę. No, zamiast jeść jabłko na przykład, no to my sobie zjemy jednego cukierka, tak? Taka sama kaloryka. Nie ma problemu i kalorie się zgadzają, ale słuchajcie, jeżeli stosujemy dietę niskokaloryczne, to musimy, czyli odchudzamy się po prostu w ten sposób, to musimy dbać o to, żebyśmy nie mieli żadnych produktów, które nam wprowadzają tak zwane puste kalorie, czyli coś, co organizm w ogóle dla siebie nie przyswoi. Można jeść 2000 kalorii, 3000 kalorii i być osobą, która jest zagłodzona, dlatego że można jeść po prostu bardzo niezdrowo, żywność wysoko przetworzoną, właśnie słodycze i tego typu rzeczy. Czyli jeżeli wprowadzam tutaj niską kalorykę do mojego dnia, to muszę uważać, żeby każda kaloria, no może nie tam każda, ale każda dziesiątka kalorii, którą wprowadzam, coś mi dawała dla mojego organizmu. Dawała białko, dawała tłuszcz, dawała mikroelementy, jakieś tam witaminy, żebym ja właśnie przy tym się nie zagłodziła. Bo owszem, jeżeli przyjmujemy za mało kalorii, to może być tak, że to jest dla nas niekorzystne, ale też jeżeli przyjmujemy nawet nieco niżej kalorii, nieco wyżej niż w takich dietach mocno odchudzających, to też może być dla nas niekorzystne, jeżeli część z tych kalorii dopełniamy słodyczami. Także wszelkie przekąski, słodycze, ale ja mówię o słodyczach, to też myślę o jakichś tam, nie wiem, chrupkach, paluszkach, no chipsach i innych jeszcze tam rzeczach, słodkich napojach, nawet jeżeli to będzie moja ukochana, zawsze wieczorem piję herbata z miodem, tego po prostu nie ma. Zupełnie. Nie raz w tygodniu będzie, nie dwa razy w tygodniu będzie. U mnie zawsze działa całkowite wyeliminowanie i po trzech tygodniach tych rzeczy najczęściej nam przestanie już brakować, dlatego że przez 2-3 tygodnie średnio u człowieka tworzą się nowe nawyki. Czyli jeżeli nauczyliście się jeść słodycze, to po 2-3 tygodniach niejedzenia słodyczy
oduczycie się jeść słodycze. Ale to jest tak jak przy innych uzależnieniach. Jak przy alkoholizmie wypijecie kieliszek na przykład alkoholu, to może pójść dalej. I ze słodyczami jest bardzo podobnie. Także bardzo ważne, żeby wyeliminować całkowicie właśnie te takie słodkie rzeczy. Wprowadzałam też, i to mi się ostatnio powiodło, regularne posiłki. Tylko, że łatwiej nam to wprowadzić, jak możemy każdy dzień jakby nim zarządzać, jak każdy dzień nasz jest podobny, że zawsze możemy sobie zjeść śniadanie o 9, obiad o 14, przekąskę o 17, kolację o 20 na przykład. Natomiast czasami są takie momenty, że my tego nie możemy zrobić, no bo na przykład pracujemy. Ja pracuję bardzo różnie, ja mam niesystematyczną pracę, mam dni wolne, mam dni takie, gdzie pracuję tylko na przykład 3 godziny, no ale mam takie dni, pracuję 12 godzin. 12 godzin nie tylko pracy takiej, wiecie, ciężkiej, intelektualnej, no bo jednak przez te 12 godzin na przykład ja muszę mówić, dość mądrze mówić do słuchaczy, ale to jest też niesamowicie praca fizyczna trudna, bo mnóstwo kalorii w tym momencie wydatkujemy. To jest po prostu ciężka fizyczna praca, dlatego też ja muszę tutaj sobie jakby tak ustalić, żebym ja mogła te posiłki też jeść. Na razie dla nas takim czasem jest obiad, gdzie mamy mniej więcej o jednej porze. Syn zawsze wtedy wraca, mąż często też wtedy jest, ja też wtedy jestem i to jest taki jeden moment. Natomiast wszystkie posiłki gdzieś tam są rozłożone w czasie. Ja rozkładam sobie tak te posiłki, żeby jeść mało, ale jest często. Proszę bardzo, coś tutaj mnie trafi w gardle. To nie jest reguła. Jeżeli lepiej czujecie się przy zjedzeniu na przykład 3 większych posiłków, to jest ok. Ja, jeżeli mam większy posiłek, to ja się czuję bardzo źle. Później przede wszystkim jestem ospała, jestem zmęczona. Owszem, nie jestem głodna bardzo długo, ale tutaj gdzieś w żołądku siedzi mi taki kamień, to nie jest dla mnie komfortowo. Ja lubię czuć takie troszeczkę, wiecie, taki płaski żołądek, a nie wypełniony. Także dla mnie 4-5 posiłków jest idealne. Nie dla każdego z Was, nie zawsze tak będzie. No i też dla mnie, z reguły, z uwagi na to, że mam problem właśnie z tym refluksem, idealne jest, jeżeli przerwa między posiłkami nie jest zbyt długa, czyli nie dla mnie absolutnie te diety teraz, które są tam stosowane z tym oknem takim żywieniowym. Ja muszę Wam powiedzieć, że taką dietę stosowałam, nie wiedząc jeszcze, że to jest dieta, bo to jeszcze nie było wtedy popularne, przez wiele lat, zanim mi się ujawnił właśnie ten refluks. No i to ponoć według astrologa był powód, że ten refluks mi się ujawnił. Po prostu były zbyt duże odległości między posiłkami. W moim przypadku, nie u każdego tak musi być. I wtedy po prostu żołądek, kwas żołądkowy trawił śluzówkę, nie miał co innego do zjedzenia. Także u mnie to absolutnie nie wychodzi. Poza tym ja nie lubię czuć się na diecie głodna. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że nie mogę zjeść 16 godzin, jestem głodna, to nie wiem, jednego cukierka albo jedną rodzynkę na przykład. To jest w ogóle jakby psychicznie, poza w ogóle moim tutaj pojmowaniem odchudzania. Ja muszę zjeść tak, żebym nie czuła tego, że jestem na diecie. No oprócz oczywiście odstawiania słodyczy. I właściwie, słuchajcie, to jest wszystko. Nie mam jakichś takich, jeszcze kaloryka, bo to też za moment. Nie mam jakichś takich innych tutaj rzeczy, które chcę wprowadzić. Ja właściwie wszystko o tym mówiłam w tych filmikach dotyczących diety, więc tam Was zachęcam. Jeśli chodzi o kaloryczność, ja chcę badać te kalorie, dlatego że muszę sobie sprawdzić właśnie, czy ja nie chudnę za szybko i czy moje chudnięcie jest adekwatne do liczby przyjmowanych kalorii. I teraz bardzo ważna rzecz jest taka, jeżeli chcecie jakby zmierzyć się z kaloriami, jeżeli chcecie wiedzieć, ile jeść, żeby schudnąć, żeby sobie obliczyć tak zwaną podstawową przemianę materii i żeby obliczyć sobie tak zwaną całkowitą przemianę materii. W filmikach mam tam odnośniki, mam linki do kalkulatorów, które są w internecie, ale nawet jeżeli tam nie wejdziecie, to możecie sobie wrzucić kalkulator PPM, czyli podstawowej przemiany materii, i kalkulator CPM, czyli kalkulator całkowitej przemiany materii. To, co Wam wyjdzie w wyniku PPM, to jest liczba kalorii, której Wam nie wolno przekraczać. To jest minimum, które trzeba przyjmować, będąc na diecie. To, co Wam wejdzie w CPM, to jest liczba kalorii, której nie możecie przekroczyć. Czyli możemy chudnąć, powinniśmy chudnąć, ustalając sobie mniej więcej kaloryczność pomiędzy PPM i CPM. Tak? Jak będziemy bliżej PPM, to będziemy szybciej chudły. Jak będziemy bliżej CPM, będziemy wolniej chudły, ale będziemy chudły. I teraz u mnie, w moim przypadku, PPM wynosi w przybliżeniu 1400 kalorii.
Czyli znaczy to, że ja nie mogę zejść poniżej 1400 kalorii, zwłaszcza jeżeli to by była dieta dłuższa, długotrwała, a ja taką dietę zakładam, ja zakładam, że te 5 kilo stracę mniej więcej 2 miesiące, dlatego że to by było niekorzystne dla mojego organizmu. I w tym momencie ja sobie założyłam tak, że przez pierwszy tydzień, maksymalnie 2 tygodnie, mam dietę 1400 kalorii, żeby być na tym PPM, ale żeby sobie inne rzeczy aktywnością fizyczną jeszcze ewentualnie regulować, a później wskakuję na 1500 kalorii albo na 1600 kalorii i na tym już idę dalej. To CPM, czyli ta maksymalna liczba kalorii, którą mogę zjeść, żeby nie przytyć, to jest 1780 chyba, 1800 zaokrąglimy, czyli ja muszę być właśnie pomiędzy 1400 a 1800, żebym chudła. Oczywiście zakładam też tak, że będą takie dni, kiedy ja zjem te 1800 kalorii, tak? Tutaj nie będzie żadnego problemu, czy przejdę delikatnie wyżej, no bo czasami po prostu te posiłki mogą być tak skomponowane, albo ja mogę mieć taki wysiłek fizyczny, że będę głodna. Ja nie chcę być głodna. Ja nie wyobrażam sobie, żebym była na jakiejkolwiek diecie głodna, także w tym momencie gdzieś tam sobie wyżej przejdę, potem sobie z kolei niżej zejdę. Ważne tylko dla mnie, żebym właśnie nie przekraczała tego 1400 kalorii, bo to mi daje możliwość kontroli wagi, czyli też przy okazji sprawdzania, czy ja nie chudnę za dużo, tak? Czyli chodzi tutaj o to, czy jeszcze inne procesy, na przykład w przypadku właśnie tych problemów gastrycznych, tutaj wchodzą w grę, czy ja kontroluję tę właśnie swoją wagę, proces chudnięcia. I to jest właściwie, słuchajcie, wszystko. Tak, szczerze mówiąc, no, to nie jest dużo, bo te 5 kg to często możemy tak sobie przy okazji zrzucić, jeżeli stosujemy jakieś diety mocno eliminacyjne, to możemy je zrzucić dość szybko. Natomiast jeżeli chcemy zdrowo, to też warto do tego po prostu się jeszcze wszystkiego przygotować. Nie wiem, jak mi tym razem pójdzie. Jeżeli macie ochotę, to oczywiście przyłączcie się do mnie, bo zawsze w grupie siła. Nie wiem, jak mi pójdzie, no bo jest ta nieszczęsna insulinooporność. Także wiem, że dziewczyny tutaj piszą, mówiły też o tym często, gdzie widziałam filmiki, że trudniej się chudnie i rzeczywiście tutaj widać to że robi to jakiś problem. No ta moja insulinooporność to jest, tak szczerze mówiąc, taka według jednych norm na granicy, według innych norm z kolei no podwyższona, ale jeszcze nie taka, że trzeba było włączyć leki, także myślę, że nie będzie to taki wielki problem, ale na pewno będę musiała się z tym wszystkim jeszcze napracować. Także tak to, słuchajcie, u mnie wygląda. A jeżeli macie ochotę, jeżeli jesteście tym zainteresowane, to może w filmikach tych czwartkowych będę Wam pokazywała taki jeden dzień, jakby moje jedzenie z jednego dnia. Co jem na tej konkretnej właśnie diecie. Będę starała się także pokazać kaloryczność każdego posiłku, tak żebyście mogły sobie zobaczyć mniej więcej, jak to u mnie wygląda i jaka ta dieta jest. I to właściwie wszystko. A jeśli macie ochotę przyłączyć się ze mną do dobrego chudnięcia, do zdrowego chudnięcia, bo to jest bardzo ważne, to również Was do tego zachęcam. I zachęcam jeszcze do przejrzenia sobie właśnie tych filmików z playlisty diety, które są na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.